W sobotę 26 czerwca w Lwowie uczczono patrona miasta, świętego Jana z Dukli, którego relikwie zostały przeniesione do kościoła, w którym on służył. Dziś to jest kościół świętego Andrzeja, dawny klasztor Bernardynów. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobilo wraz z metropolitą lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim, a także braćmi bernardynami pochodzącymi z różnych stron Ukrainy i księżmi z dekanatu lwowskiego. Chłopaki często mi mówią, że w okupach na froncie nie ma niewierzących. Doświadczamy jedności. Mówią święty Jan z Dukli, który nas dziś zaprosił, raduje się teraz, bo kiedy my jesteśmy razem, przebywamy w miłości. Wtedy Bóg działa. Pozwalamy Bogu działać, gdy jesteśmy razem. Wtedy otwierają się drzwi nieba i Bóg zsyła wielką łaskę. Biskup Jan Sobilo podkreślił, że ta wojna, która trwa, jest początkiem odrodzenia nie tylko Ukrainy, ale także Europy i całego świata. Na uroczystość do Lwowa przybyli mnisi z prowincji świętego Michała Archanioła Zakonu Braci Mniejszych w Ukrainie oraz duchowieństwo i wierni obrządku łacińskiego i bizantyjskiego. Chór żeński z parafii świętego Antoniego Padewskiego w Zbarażu upiększył Eucharystię swoimi pieśniami. W tym roku procesja nie przechodziła ulicami miasta ze względu na stan wojenny, więc święty Jan pozostał nieco dłużej w świątyni, gdzie służył i skończył swoje ziemskie życie. Przypomnę, że święty Jan z Dukli zmarł 29 września 1484 roku w Lwowie. Po jego śmierci zaczęły się działać cuda, najwięcej z nich dotyczyło uzdrowień. Życie i posługę mnicha z Lwowa Kościół oficjalnie uznał za godne do naśladowania. Aktu kanonizacji zakonnika bernardyńskiego Jana z Dukli dokonał w 1997 roku papież Jan Paweł II. Зявкли і складаючи тобі подяку, розламав всяка честь і слава. Передайте один одному знак миру. Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Чесноту, мужності.